Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Umiłowani Panu, siostry i bracia. W liście do Kolosan, w drugim czytaniu, dzisiaj święty Paweł pisze nam takie słowa. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Kochani, to jest wytyczna, jedno zdanie, ale jakże wiele nam mówi. Kiedy byłem prefektem na drugiej parafii w Kowalu za Włocławkiem, było takie zdarzenie. Pewien człowiek z Włocławka, tam z Włocławka do Kowala było 15 km, kupił działkę na jednej z wiosek niedaleko kościoła. Wioska należała do parafii Kowal i tam zaczął budować dom. Nic ten złego. Normalne ludzkie życie. Ale co się okazuje, że kiedy mury już były wykończone, w którąś niedzielę przyjechało tam kilka osób, około 10 osób z jego rodziny, znajomych i w niedzielę zaczęli zalewać strop na tych murach. Właśnie jechał rowerem do kościoła pan Leon, a przy tej działce na drodze właśnie jakby czekał na kogoś ten właściciel działki. I pan Leon nie wytrzymał i mówi: Panie, co pan robisz w niedzielę? Taką robotę? Mój ojciec zawsze mi mówił, że niedzielą nikt się nie dorobi. A on mu odpowiedział: pewnie pan jedzie do kościółka, co? A co panu kiedy kościół dał? Ja mam swój rozum i wiem, co mam robić. Nikt mnie nie będzie pouczał. I tak się na niczym ta rozmowa skończyła, ale nie trzeba było długo czekać. Za tydzień ten sam właściciel przyjechał z synem. Ten człowiek miał 46 lat, a syn 21 lat. I tylko we dwóch przyjechali, żeby poodbijać stęple i zdjąć szalunki spod tego betonu. I co się okazało, że nie wiadomo, czy cement był niedobry, beton zły, czy coś. W każdym razie, kiedy wybili ostatni stempel, cały ten ciężar, cały strop runął na nich i zginęli tam na miejscu. I potem pan Leon po tym wydarzeniu, bo on mi to opowiadał, mówił: Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy. Kto sobie drwi z Pana Boga, zawsze poniesie konsekwencje. I kochani, to nie jest, nie mówię tego, żeby straszyć, tylko przytaczam jako fakt, że tak może czasem się skończyć ludzkie działanie. I to wydarzenie nawiązuje jakby treścią do dzisiejszych czytań. Pan Jezus mówi wyraźnie: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział przypowieść o tym bogaczu. I kochani, kiedy zaczniemy analizować tę przypowieść, to na początku nie ma tam nic złego. No bo przyszły lata bardzo obfite, nagromadził mnóstwo zboża, zebrał, nie miał gdzie pomieścić, więc rozbudował, zniszczył stare spichrze, wybudował nowe. Tylko tutaj ten moment jest bardzo istotny, że kiedy już miał wszystko zgromadzone, powiedział: teraz jedz, pij i używaj. Masz dobra na długie lata.
to jest właśnie to, że on gromadził tylko dlatego, żeby używać, żeby mieć dla siebie, żeby się czasem nie podzielić. I Pan Jezus mówi to mocne słowo, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy. Komu więc przypadnie to, co żeś nagromadził? I kochani, dzisiaj czasy się zmieniają. Owszem, dzisiaj rolnictwo jest też jakimś źródłem dochodu, ale dzisiaj ludzie prowadzą różne biznesy i dzisiaj też gromadzą, ale czy gromadzą poprawnie, właściwie, według zasad Ewangelii? Bo trzeba gromadzić, bo mało na pieniądze są potrzebne do życia. Trzeba kupić lekarstwa, trzeba kupić przyodzienie, żywność. To wszystko jest potrzebne, ale nie można tylko gromadzić dlatego, żeby mieć. Bo zobaczmy, że im więcej ktoś nagromadzi, tym bardziej jest chytry i nie użyci innemu. I ciągle jest mu mało. I ciągle dąży do tego, żeby jeszcze więcej mieć. Jest taka rosyjska ludowa legenda, która mówi też o bardzo bogatym człowieku, jego podejściu do życia. I ten człowiek, jego dewizą to były słowa: pieniądz jest wszystkim. I kochani, jak to w legendzie, tu jest ukazane bardzo jakieś takie naiwne naświetlenie tego jego życia, ale jest tu zawarta pewna mądrość. Kiedy ten człowiek już zasłabł, już zbliżał się do śmierci, to zarządził swoim bliskim, bo był bardzo bogaty, stać go było na wszystko. Powiedział, żeby mu do kieszeni ubrania nakładli złotych monet i jeszcze nasypali we woreczek i do trumny mu włożyli tego złota. I kiedy umarł, znalazł się całkiem przypadkowo w niebie, bo święty Piotr się zdrzemnął na furcie nieba i on sobie przeszedł, poszedł sobie tak dalej gdzieś, zobaczył jakieś pomieszczenie, a tam stoły zastawione z takimi smakołykami, których jeszcze nawet nie widział, i tam anioł się kręcił, więc on mówi, żeby mu dał jakiś talerz, no to wziął duży talerz, zaczął sobie nakładać tych frykasów. Ale potem podchodzi do anioła, mówi: chcę zapłacić. Wyjął jedną złotą monetę z kieszeni i daje aniołowi. A anioł mówi: proszę pana, niczego się pan na świecie nie nauczył. Tak długo pan żył i niczego się nie nauczył. Tutaj się nie płaci złotem. Niech pan mi powie, co pan, komu pan wyświadczył dobro na ziemi. To się liczy tu z niebie. To, co pan dał jednemu, co pan dał drugiemu człowiekowi, to tutaj ma u nas wartość. I nie mógł sobie ten człowiek przypomnieć, bo przez całe życie nigdy nikomu nic nie dał bezinteresownie. I został niestety usunięty z nieba. Kochani, to jest bajeczka, to jest legenda, ale ona zawiera bardzo istotną prawdę, że jeżeli gromadzimy tylko tu dla siebie i nie mamy dla drugiego człowieka gestu, żeby go wesprzeć, to niestety tam po śmierci pustajemy z pustymi rękoma. I kochani, dziś na to, dowodem na to, że człowiekowi materia nigdy nie daje wystarczającej satysfakcji, to jest chociażby życie króla Dawida, ukazane w Piśmie Świętym. Król Dawid prowadził najpierw liczne wojny, kiedy był jeszcze młody, ale później był bardzo bogaty i co? Miał, jak piszą niektórzy, że miał 60 żon i 300 nałożnic w haremie. No to
Dawid poprowadził taką intrygę, że tego Uriasza dowódca wysłał w miejsce najbardziej niebezpieczne i Uriasz zginął, a on tą Batrzebę, żonę Uriasza, wziął jeszcze, dołączył do swojego haremu. Zobaczcie, to jest dowód na to, jak człowiekowi materia nigdy nie wystarczy. Ciągle będzie chciał pomnażać. I dlatego, kochani, tu trzeba przemiany serc. Warto sobie dzisiaj przeanalizować właśnie ostatni numer Gościa Niedzielnego. W ostatnim numerze jest artykuł Ekonomia Nieba. I tam jest ukazana właśnie taka konkretna przemiana myślenia współczesnej bizneswoman pani Bożeny, która prowadzi sieć sklepów, zatrudnia parędziesiąt osób i ciągle jest niespokojna. Dopiero jej mąż, który był w jakiejś grupie modlitewnej, zaprosił ją i zaczęli jeździć na kursy Alfa przez 10 czwartków co tydzień. I dopiero tam na modlitwie zaczęła się przemiana i znalazła odpowiedź, dlaczego, czemu jest taka ciągle zniechęcona i ciągle jej brakuje. Święty Augustyn powiedział, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie znajdzie Boga. I kochani, w tym samym ostatnim numerze Gościa Niedzielnego jest też ukazana postać lekarza. Paweł Grabowski był lekarzem w Warszawie i tam nagle poczuł, że musi jechać do ludzi na wieś. Pojechał na Podlasie i tam teraz organizuje hospicjum dla ludzi chorych, starszych. Sam zorganizował ogromną grupę wolontariuszy, lekarzy, którzy jeżdżą po domach, bo na razie nie ma przychodni, nie ma hospicjum. Jeździ po domach, odwiedza po tych największych zakątkach Podlasia, po wsiach, gdzie trudno jest nieraz się dostać. I on prowadzi tam właśnie swoją posługę lekarza. To jest współczesny Judym. To jest człowiek, który nie patrzy, żeby na funkcji lekarza zbić kapitał, tylko on inwestuje w ludzi chorych. I taki, jak stanie przed Bogiem, to go aniołowie z radością wprowadzą do raju. Kochani, to jest właśnie to, że trzeba nam ciągle czuwać, żeby mamona nas nie wciągnęła w swoje sieci. Trzeba nam pamiętać słowa dzisiejszego pierwszego czytania, że wszystkie dobra na ziemi to są marność nad marnościami. Wszystko marność, która kiedyś przeminie. A co nam zostanie? Tylko to, co dobrego